Mecz z pozycji tabeli ma wysoką stawkę. Wiadomo, że z tyłu jest ciasno. Jest kilka drużyn w tej chwili jak gdyby zagrożonych tą walką o utrzymanie. Jakby na to spojrzeć, no przede wszystkim zmiana trenera w Wiśle Kraków, dlatego w jakim stopniu analiza tych dwóch ostatnich spotkań niewiele nam daje, w jakim stopniu ten mecz jest dla nas niewiadomą i ustawienie i personalnie Wisła Kraków, dlatego też skupiliśmy dużą uwagę na tym, co robiliśmy w ostatnich, powiedzmy, tygodniach, ale też tak jak kończyliśmy sezon. Mając na uwadze 5 ostatnich spotkań, zdobyliśmy 11 punktów, także no tutaj właśnie zwracaliśmy uwagę, jak ukierunkować, jak kontynuować właśnie te dobre wątki naszej gry. Mimo że gramy na wyjeździe, myślimy o tym, jak zgarnąć tam 3 punkty. Nie do końca zwracamy uwagę na analizę rywala, bo jest nowy trener i nie do końca wiemy, w jakim kierunku to pójdzie. Można się odnieść do tego, że trener Brzęczek wcześniej w reprezentacji czy Wiśle Płock grał jakimiś ustawieniami, ale też życie ma to do tego, że trenerzy też nie pracując wyciągają różne tam wnioski i dochodzą też do innych ustawień. Także tutaj musimy przygotowani być na różne warianty. Wisła na pewno ma takich zawodników, którzy potrafią na pewno w dobrym momencie taką szybką kombinacyjną grę uruchomić i z kontry, i w grze pozycyjnej.